polityka zagraniczna i polityka europejska to domeny, tematy rozmów, które zwykle poruszamy w spotkaniach naszych z Ryszardem Czarneckim, europosłem Prawa i Sprawiedliwości. I tym razem nie będzie inaczej, proszę państwa. Ryszard Czarnecki już na posterunku. Witamy serdecznie, panie europośle. Witam pana, witam państwa. Ukłony z Brukseli, z siedziby Parlamentu Europejskiego. Bardzo się cieszymy. Czy w Brukseli są już jakieś echa wczorajszej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem? No, przypomnę, że w ostatnich dniach grudnia zeszłego roku Unia Europejska podpisała nowy układ, nowe porozumienie z Chinami. I Pekin nie jest żadną czarną owcą, choć oczywiście tutaj Unia Europejska zapewne w swym stosunku do Pekinu, pewnej retoryce do Pekinu różni się od Stanów Zjednoczonych Ameryki. No, Polska również przyklaskiwała i podzielała amerykańskie zastrzeżenia wobec chińskiego podejścia do praw autorskich, chińskiego podejścia do wolności religijnej i tak dalej, i tak dalej. No, niemniej jednak sytuacja się zmieniła od czasów, kiedy prezydentem został pan Joe Biden, i od tego czasu polski prezydent nie został zaszczycony żadnym kontaktem z nową amerykańską administracją. 6 tygodni minęło i nic. Może Antony Blinken, czyli minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, sekretarz stanu, rozmawiał z polskim ministrem spraw zagranicznych, profesorem Zbigniewem Rau. Ta rozmowa była taka, trudno powiedzieć, jak ona wyglądała. Mamy tylko prasowe relacje, ale na stronie Departamentu Stanu czytamy, że Antony Blinken zwrócił uwagę na wolność mediów i prawa człowieka. Ciekawe, co miał na myśli. Prawdę mówiąc, nie wiem, co miał na myśli sekretarz stanu USA. Mam nadzieję, że będzie lepszym sekretarzem stanu niż sekretarz stanu Hillary Rodham Clinton. Nie przypadkiem wymieniam to nazwisko, ponieważ pani Clinton, żona Williama, czyli Billa Clintona, była sekretarzem stanu w pierwszym gabinecie Obamy i Bidena. Wówczas dokonano fatalnego resetu relacji USA-Rosja kosztem Polski, krajów naszego regionu. Ponad naszymi głowami dogadano się z Moskwą za cenę ustępstw Kremla, gdy chodzi o Iran i Palestynę, na czym zależało stronie amerykańskiej. Można powiedzieć, że nas wtedy sprzedano. W drugiej kadencji Obamy, Bidena, ta polityka wobec Rosji była już dużo bardziej zdroworozsądkowa, dużo bardziej realistyczna. No, mam nadzieję, że teraz tych błędów amerykańska administracja uniknie. Natomiast ja bym tutaj może nie tyle bronił prezydenta Bidena, co zwrócił uwagę na bezsprzeczny fakt, o czym w Polsce się może mało mówi, że pan prezydent Joseph Robinette Biden, demokraci mają taką skłonność do skrótów, William, a więc Bill Clinton, Joseph Robinette Biden, a więc Joe Biden, on wykazuje na razie niesłychanie małą aktywność, gdy chodzi o sprawy zagraniczne. No, zwracam uwagę, że jego pierwsza bilateralna rozmowa ze swoim takim w pewnym sensie idowym kolegą, panem Trudeau, premierem Kanady, nastąpiła przeszło miesiąc. Miesiąc po objęciu no i ci, którzy władzy Białego Domu. Oglądali i widzieli, że rozmówcą pana Trudeau była pani wiceprezydent Kamala Harris, a pan Biden, no, oczywiście uczestniczył, siedząc przy stole. No, zastanówmy się w takim razie, czy amerykańskie media, amerykańscy politycy nie patrzą na Polskę oczami do takich ludzi, którzy nam źle życzą, jak na przykład pan Bart Staszewski, który nie dość, że rozwinął fake newsa, to jeszcze go ugruntowuje. Ostatnio arabska telewizja Al Jazeera podobno zrobiła z nim wywiad, jak to w Polsce jest źle ludziom LGBT. No i mamy odbicia na zasadzie pudła rezonansowego tej tezy. No, ja bym chętnie zobaczył Al Jazeera
taki pogłębiony reportaż, jak traktuje się ludzi mniejszości seksualnych w krajach arabskich. To na pewno bardzo interesujący temat. Natomiast wracając do prezydenta... z prawem, szanowny panie, tam obowiązuje szariat. No więc w pewnym sensie odpowiedział na to, jaki byłby główny motyw tego reportażu, którego pewnie ani pan, ani ja nie zobaczymy. Wracając do głównego tematu, no, prezydent Biden jako kandydat Biden porównywał Polskę do i Węgry zresztą do Białorusi, co myślę, że pokazuje albo brak wiedzy, albo słuchanie podszeptów, na pewno ignorancję. Myślę jednak, że uwaga ważniejsze od jego uprzedzeń i uprzedzeń jego doradców będą amerykańskie interesy gospodarcze, a te wymagają specjalnych relacji z Polską, która no, na potęgę importuje amerykańską broń, importuje amerykański gaz i jest w tej chwili po Brexicie tak naprawdę sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej. Myśli pan, że rozmowa z prezydentem Xi, mówienie o tym, że będziemy współpracować, że Chiny kupią polską żywność, że będziemy ułatwiać transport towarów sieciami kolejowymi z Xinjiangu do Europy, i tak dalej, łącznie z chińską szczepionką, która być może, prezydent tego nie wykluczył, może być prowadzona w Polsce, jest takim przypomnieniem Stanom Zjednoczonym, że jesteśmy istotnym sojusznikiem. No, Amerykanie i wszyscy na całym świecie szanują tylko tych, którzy sami siebie szanują. Polska zagraniczna to nie jest ulica jednokierunkowa. Z Amerykanami trzeba rozmawiać językiem interesu, a oni go dobrze zrozumieją. I myślę, że tutaj właśnie takie zagranie, że tak to określę, prezydenta Dudy, może uświadomić Amerykanom, że my oczywiście będziemy bardzo chcieli mieć bliskie, dobre relacje z USA, no ale to musi być w dwie strony. To jeszcze jedno, jedna uwaga. Przypomnę, że prezydent Duda jest tutaj konsekwentny, bo on poleciał do Chin jako jedną ze swoich pierwszych wizyt zagranicznych parę miesięcy po objęciu urzędu, a prezydent Chin był w Polsce z rewizytą od razu dosłownie w 2016 roku, więc bardzo, bardzo szybko. I czyli Chińczycy widzą tutaj troszkę dalej do przodu niż najbliższe 2-3 lata. Warto jeszcze wspomnieć w tym kontekście to, co dzieje się w Australii. Tam rząd wygrał batalię z sieciami mediów społecznościowych, z Googlem, z Facebookiem. One muszą dostosować się do obowiązujących już w Australii reguł, zgodnie z którymi, jeżeli publikuje się link do wytworu cudzej pracy, czyli tekstu bądź filmu, to trzeba za to zapłacić. No a z drugiej strony mamy informację o tym, że YouTube, nie wiem czy to do pana dotarło, zawiesił Rudiego Giulianiego, ponieważ cenzorzy tej sieci uznali, że reklamował on produkty tytoniowe, a po drugie miał niewłaściwe stanowisko wobec wyborów amerykańskich. To tekst w The Epoch Times właśnie na ten temat. Czy zbliża się okres, w którym będziemy ostrzej regulować sieci społecznościowe i czy powinniśmy robić to sami jako Polska, czy też zdać się tutaj na lobbying europejski? Bo od razu powiem, że w Unii Europejskiej wydaje się, że lobbyści mają wiele więcej do powiedzenia niż w krajach członkowskich. Bardzo dobre pytanie, bardzo na czasie. Dosłownie wczoraj mieliśmy posiedzenie koordynatorów, czyli takiego, tłumacząc to na polski, prezydium komisji, specjalnej komisji nadzwyczajnej powołanej we wrześniu zeszłego roku, która dotyczy ingerencji zewnętrznych w procesy demokratyczne w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w Unii jako takiej. No i tam podjęliśmy decyzję o zaproszeniu największych platform, czyli właśnie mediów społecznościowych na rozmowę. Przykład Australii jest bardzo dobrym przykładem kraju, który w trosce o
własnych obywateli potrafił dożyć pięścią w stół. Polska powinna prowadzić własną politykę. Oczywiście powinniśmy wykorzystywać fakt, że jesteśmy częścią G5, czyli jesteśmy jednym z pięciu największych krajów Unii Europejskiej. Polityka unijna, musimy na nią wpływ, musimy ją kreować. Warto wspomnieć w tym kontekście, że co prawda Australia jest 3 razy bogatsza niż Polska. Na PKB na mieszkańca 50 tysięcy dolarów, u nas pewnie około 17, ale za to ma tylko 25 milionów ludzi. Więc nasza pięść, mówiąc analogią pana europosła, powinna być o wiele bardziej skuteczna niż ta australijska. Znaczy, myślę, że powinniśmy grać na polskim fortepianie i jednocześnie jako ważny kraj członkowski Unii na fortepianie unijnym i wykorzystywać wszystkie instrumenty, aby zapewnić Ryszard Polakom Czarnecki, wolność. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Brukselę, życzymy nam spokojnego dnia i owocnego przede wszystkim. Dziękuję bardzo nawzajem. A przed nami nasz sztandarowy poranny program Potrójne Espresso. Dzisiaj Teresa Wargocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Konrad Wojnarowski, radny PSL i Paweł Krutul, poseł Lewicy.